Elo 320. Szykujemy się dzisiaj na grilla, a wiadomo, że grill to jest gruba opcja i wiadomo, że żaden grill nie może się odbyć bez sosu curry mango. To chyba wszyscy wiedzą, że bez curry mango to w ogóle nie można grillować. I pikantnego ketchupu i piri piri, ale przede wszystkim nie może się odbyć bez dobrego mięska w marynacie. Portugalski zboczek, portugalskie porko, mieszanka różnego mięsa z warzywkami i z kiełbaską chorizo. Standardowo weidwurst musi być, dwa opakowania, do tego koktajlowe, do tego skrzydełka w miodzie i w piri piri, świeże warzywka z lokalnego marketu, sałatka, browarki się chłodzą, grill zaraz się rozpala. A wiadomo, wszystko do mory muszą poczekać, gdyż ponieważ mięso w marynacie musi swoje odleżeć, tak? Tak, oczywiście, wszyscy to wiemy. Nic nowego. Grill. Już tu troszkę jest tak nasypane. Pamiętajcie, wszystko trzeba mieć zawsze pod ręką. Później jest bieganie, ręce upierdzielone we wszystkim, czyja ręka, czyja noga. I zaraz będziemy rozpalać grilla. Wypali się kratka. Węgiel ekologiczny. Wszystkie głodomory się o tu siedzą i chillują. O, o. Siedzą, chillingi robią. No i dobra, bierzemy sprzęty. Rozpalamy. To jeszcze musimy dorzucić czarnego złota. Trochę. Mój ulubiony zestaw. Pompka do kajta. Jedziemy z tym koksem. O, papryczka. O kurwa, dziękuję ci, dobry człowieku. No pięknie. Teraz temperatura jest zacna tam. Dokładnie. Wow, nawet mi się udało bez wyjebania niczego. No to wiesz, jak to nieraz jest. To jest oczywiste. Jest jeb. O tak! Oh yeah! Oh yeah! Laseczki tu mnie podglądają, co ja robię. Teraz nie wiem, czy to wstawiać. Oh yeah! Byku! Ulala! Ale jest koko jumbo, powiem wam. Uff! Podstawa grillowania. Dobre wino. Wiesz, że ja jestem całkowicie nie ma. Otwieram wino z swoją dziewczyną. A ty co tutaj? A ty Ignaz po oliwki tu przyszedł. Tu uważaj, bo on ma widelec. Dostaniesz w głowę ten widelec.